Na początku nowego tysiąclecia bilans ofiar AIDS przekroczył 22 miliony. Epidemia przyniosła jednak niezwykłą falę solidarności, zwłaszcza ze strony kobiet. Dzięki AIDS społeczność lesbijek i gejów zjednoczyła się we wspólnej walce. Lesbijki nauczyły się troski o nas, o swoich braci gejów. Powstała grupa Siostrzeństwo Krwi. Lesbijki oddawały krew, bo w szczycie epidemii geje nie mogli tego robić. Równocześnie w skali globu zmieniło się podejście do społeczności LGBT. W ostatnim 30-leciu dokonał się gigantyczny przełom, jeśli chodzi o równouprawnienie LGBT. W dużej mierze to zasługa epidemii AIDS.